Rząd w odstępie zaledwie miesiąca przedstawił dwa plany dla polskiej energetyki do 2040 roku. I co ciekawe, one są bardzo różne od siebie. Na potrzeby krajowe pokazał projekt polityki energetycznej do 2040 roku, a na potrzeby Brukseli pokazał tak zwany plan na rzecz energii i klimatu. Różnice pomiędzy mocą zainstalowaną w poszczególnych źródłach sięgają kilkudziesięciu procent nawet. Zgodnie z tym, co rząd pokazał na potrzeby krajowe, będzie trochę więcej węgla na przykład i więcej fotowoltaiki. Natomiast w tym projekcie przekazanym Brukseli będzie mniej fotowoltaiki, więcej wiatraków i mniej węgla. Tak naprawdę biznes w tej chwili nie ma pojęcia, co w rzeczywistości planuje rząd. No i rodzi to ewidentnie chaos, bo inwestorzy nie wiedzą, na co powinni się przygotowywać w tej perspektywie, a to jest tak naprawdę kluczowe w tej branży, gdzie decyzje inwestycyjne po pierwsze podejmuje się na bardzo długi okres rzędu 15, 20, nawet 30 lat i dłużej, jak w przypadku energetyki atomowej, a sam proces przygotowania tych projektów trwa także kilka lat.